Ważny disclaimer. Świat Bluey to naprawdę barwna przestrzeń, którą można by analizować latami. Kto ma na to czas? Na pewno ja, wobec czego zapraszam was na rundown tego, dlaczego Chili Healer to najlepsza matka w historii ludzkości. Znaczy ona jest psem, to nie wiem czy ludzkości, ale wiecie o co mi chodzi. Po pierwsze, nigdy nie drze mordy na swoje dzieci Bluey i Bingo. To znaczy była taka jedna sytuacja, kiedy wydarła się na Bluey, ale ta na to zdecydowanie zasłużyła. Po tym jak ta materialistyczna suka kłóciła się ze swoją siostrą o podstawkę do pizzy, co ostatecznie doprowadziło do totalnej rozwałki jej męża Geralta na kawałeczki tak małe jak jej godność w tamtej scenie. Czyli w sumie nie tak małe, bo Geralt pękł na pół. Po drugie, buduje przyjacielskie relacje ze swoimi dziećmi, zamiast budować jakieś dyktatorskie, nie wiem. Trzeci powód pominiemy, ponieważ jest dyskryminujący i nie jest wart takiej osoby jak Chili. Po czwarte, zawsze stawia na piedestale zdrowie, bezpieczeństwo i życie swoich dzieci, nieważne jakich zbrodni by nie dokonywały. Po piąte, zawsze dotrzymuje słowa danego dzieciom, nawet jeśli widz w ogóle zapomniał, że miała go dotrzymać. Na przykład pamiętacie lepkiego Gekona? No właśnie, a ona jakoś tak. Po szóste jest Fury. To wcale nie jest zabawne. Po szóste zapisała Bluey do szkoły Calypso Glasshouse Primary School, wyznającą pedagogikę waldorfską, której głównym celem tej pedagogiki jest żywe pielęgnowanie zrozumienia istoty człowieka i jego rozwoju w powiązaniu ze światem i społeczeństwem. Ich celem zatem jest przede wszystkim wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka, rozumianego jako rozwój trzech sfer myślenia, uczuć i woli. Charakterystyczne dla pedagogiki waldorfskiej jest przywiązanie dużej wagi do działania artystycznych, malowanie, rysowanie, form, śpiewanie, gra na instrumentach, eurytmia, a także uczenia poprzez praktyczne działanie, prace ręczne, warsztaty, praca z drewnem, pielęgnacja ogrodu. Podkreśla się rolę rytmu w zdrowym kształtowaniu nauczenia. Specyfiką szkół waldorfskich jest brak ocen, brak podręczników. Edukacja zintegrowana na przestrzeni szkoły podstawowej, a nie tylko w młodszych klasach. Charakterystyczny rytm dnia. Zamiast do jakiejś dennej polskiej placówki, w której Bluey, mimo bycia prawdopodobnie humanistką, czy kim ona tam zostanie, będzie musiała wkuwać do pierwszej nad ranem budowy gleb albo wzór skróconego mnożenia, tylko po to, żeby potem fleksować się tym, że zostanie na egzaminie z matematyki ósmoklasistki, czy co oni tam mają, nie wiem, co oni mają w Australii, chyba mają jakiś odpowiednik tego, ale że na jakimś takim ważnym egzaminie dostaje 100% mimo tego, że w ogóle nie jest to dziedzina życia, która będzie jej potrzebna i żeby mogła się fleksować, że dostała z tego 100%, które jako osoba, która zdała 100% z matematyki Humble Bragging for the Win może sobie wsadzić w piz. I tak skończy potem jako kasjerka w tym samym sklepie, w którym jako sześciolatka rozwaliła swojego męża na pół i będzie musiała znosić wrzaski wrednych bachorów i kurde koło się zamyka. Nie mówię, że kasjer to jest zła praca, ale po prostu widzicie kurde problem, to nie jest potrzebne, nie jest... W sensie nie, że kasjerzy są niepotrzebni, tylko chodzi o to, że 100% na egzaminie z matmy jest niepotrzebne, jeśli będziesz kasjerem albo humanistą. Na jedno wychodzi. Na ucieczkę z tego chorego systemu są dwa sposoby. Edukacja domowa oraz chodzenie do Glasshouse Primary School. Absolwent takiej szkoły może naprawdę ratować ludziom życia i zostać na przykład agentem super cyfr, sypać sosem z meksykańskiego chili, żeby nie powiedzieć pieprzyć armię krajową, do tego powinien być obowiązkowy nabór. Jakby nie chcę brzmieć politycznie, ale super cyfry to jest po prostu fundacja SCP widziana przez różowe okulary. Zwłaszcza ten typ. Jeśli to jest najstraszniejsze, co czeka nas w życiu, to ja mogę przeboleć polską edukację. Co nie zmienia faktu, że ten facet, ponieważ nie pamiętam jak się nazywa i nie chcę o tym wiedzieć, jest po prostu przerażający i bardzo dobrze, że super cyfry mają go na oku. A raczej agenci super cyfr. Czy Bluey Healer do nich dołączy w swojej przyszłości? Nie wiem, mam nadzieję, że tak, ale zrozumiem, jeśli nie będzie chciała podążać tą ścieżką. Jej matka, czyli też to zrozumie. Ponieważ jest... I tu miał paść przymiotnik, który jest powszechnie uznawany za wulgarny, więc pozwólcie, że użyję czterech odrębnych ścieżek dźwiękowych, żeby go wypowiedzieć. Chodziło mi o to, że Chili Healer jako matka jest zajebista. I to był właśnie rundown tego, dlaczego Chili Healer jest najlepszą matką w historii ludzkości. Znaczy ona jest psem, ale wiecie o co mi chodzi. Dajcie znać, czy chcecie więcej takich rundownów i pa. Matko, co ja robię ze swoim życiem?